kiedyś w Korei Andrzeja wejdę i to jest to ćwiczenie pod tytułem cisza. Siad, powiedziałem. Siad, Hycka. Tak. Siad. Uj. Studiujemy w Korei Andrzeja Wejdy i to jest ćwiczenie pod tytułem cisza. Dzień dobry. Studium w Szkole Andrzeja Wejdy. Tak. I to jest ćwiczenie pod tytułem cisza. Cisza. Studiujemy w Szkole Andrzeja Wejdy. Słucham? Studiujemy w Szkole Andrzeja Wejdy. Aha. I to jest ćwiczenie pod tytułem cisza. Aha. Cisza, tak? Tak. Czyli mam nic nie mówić. Proszę mówić. Podobno. Jeszcze raz nie mówię. Tu się nie zmieścimy. Pobudka do szkoły. W Korei Andrzeja Wejdy i to jest ćwiczenie pod tytułem cisza. Zawsze cisza nie zjedzie. Dobra. Siad. Nie, siad. Siedzisz.
Jedna foka, dwie foki, trzy foki. Jeden wieloryb, dwa wieloryby, trzy wieloryby. Tak dobiegł do brzegu. Wyskoczył na ląd, prychnął, otrząsnął się z wody i zawołał do tej foki, która nie chciała go przenieść. Prawdę powiedziałaś. Dużo was tu w morzu mieszka i dużo macie czasu, kiedy mogliście zrobić taki długi most. Tylko jak ktoś potrzebuje pomocy, to albo nikogo nie ma, albo mu nie po drodze. Zdjął kożuszek, rozłożył na kamieniu, a ogon zwisił na krzaku, żeby prędzej wyschły. Głodny lisek położył się na piasku i zasypiając w myślach liczył. Jedna foka, dwie foki, trzy foki, jeden mors, dwa morsy. Ach, byś w nieszczęściu był, co nie daj Bóg. Ludzie pracy. Kocham cię jak nic, gwiazdo z moich snów. O, mój brawa, pomogą mi je pochalić. Już kurwa dym. Chuj w dupę łodzi, to łodzi się nic nie nagrodzi. A dlaczego ja dostaję... No cię kurwa. Jak tam w szkole? 5 razy 5? 7 razy 8? Szybko! 7 razy 5? Nie, 4... Staj no za szybko! Szybko dostań! Andrzej, uspokój się, nie ciśnij mi na dzieciaka, bo no. Kurwa przyjdzie. A pierdolę, kurwa! Głupik! Mam pasa! Aj dobrze, se miej! Dobra, nie pierd... Pamiętaj! Uspokój się, Andrzej, zostaw mi dzieciaka. Zobaczysz, ci w końcu skopię. Jak kurwa, że daję to boli. Uspokój się, no, proszę cię. O, nie wróć, ole. Thank you.
Arnhem? Zie je dat? In Arnhem hebben we het per bevolen gevochten. Dat is wel piętnasta. Jak szybko do tego doszliśmy. Nie wiedzieliśmy, dlaczego tworzy się taki wielki moloch. Ale teraz ten moloch podzielono i także nie wiemy, dlaczego, jakie były przyczyny tego stanu rzeczy. To pokazuje, jak podejmowane są decyzje, które skutkują ogromnie negatywnie, a mimo tego są podejmowane. Dramatyczne zróżnicowanie dochodowe społeczeństwa. Skutek liberalnych rządów przez całe 15 lat. Rozległa sfera biedy, ubóstwo i ogromne bezrobocie rodzące patologie to niewątpliwie cechy tego, co dzieje się w Polsce. Pogłębiający się kryzys w świadczeniu zasadniczych usług przez państwo, w wykonywaniu swoich podstawowych zadań. Dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia jest tego najdobitniejszym dowodem, ale przecież także mamy pewien kryzys edukacji dostrzegalny gołym okiem. Reforma, która miała zaradzić zróżnicowaniu w dostępie do edukacji, tego nie zrobiła. Dzieci wiejskie z coraz większym trudem nie tylko uczą się w szkołach podstawowych i gimnazjach, ale także prawie zupełnie nie ma jej na studiach wyższych. Dziękuję bardzo. Wysoka Izbo, nie da się sprawić, aby pusty worek stał prosto. Zawsze będzie się przewracał. Dopiero gdy się zapewni, zapełni, będzie stał stabilnie.